Cześć, witam Was bardzo serdecznie na portalu wideotesty.pl. Z tej strony Damian i możecie być zszokowani moim widokiem w plenerze i z rowerem obok. Bo do tej pory mogliście oglądać moje filmy dotyczące sprzętu elektronicznego. Z tym filmem to się nieco zmieni, bo chcę rozpocząć na wideotesty.pl serię dotyczącą stricte właśnie rowerów. Więc może trochę o tym, jaki rower stoi obok mnie. Obok mnie stoi rower zbudowany na ramie Cross Signe DS i jest to rower budowany pod MTB Stand. Próbkę tego sportu i zarazem moich nikłych umiejętności możecie obejrzeć teraz. Setą w tym sporcie, więc no nie oczekujmy tutaj jakichś fajerwerków, ale potem również drugi rower, który aktualnie no nie jest obok mnie, bo trudno mi było przyjechać z całym tym sprzętem filmowym oraz z drugim rowerem. Jest to rower, który jeżdżę na co dzień, którym poruszam się po asfalcie, po mieście, mam tam dużo cieńsze opony i pokonuję trasy około 100 km dziennie. Ze średnią prędkością 20-25 km na godzinę, więc jazda dosyć szybka, jeśli chodzi o MTB. Może w przyszłych sezonach wyposażę się w typowy rower szosowy, no ale są to na razie moje marzenia i muszę nacieszyć się moimi MTB. A co do serii, którą zamierzam prowadzić, to jako że jesteśmy na portalu wideotesty, chcę tutaj testować różnego rodzaju części oraz akcesoria rowerowe. Początkowo będą to te akcesoria, których ja używam aktualnie, które sam zakupiłem, lecz mam nadzieję, że jakaś firma związana właśnie z rowerami będzie chętna do współpracy i będę mógł testować dla Was inne sprzęty niż te, które kupiłem na własne potrzeby. Co do tego, co jeszcze pojawi się właśnie w tej serii, to myślałem nad różnymi poradami zakupowymi, serwisowymi, różnymi porównaniami rowerów, czy też akcesorii, części, o recenzjach ubioru, akcesorii. To zależy głównie od Was, czego będzie najwięcej. Piszcie oczywiście w komentarzach, co byście najchętniej oglądali w tej serii. Ja oczywiście przejrzę wszystkie komentarze i zobaczę, co Was najbardziej interesuje i będę się starał, aby tych filmów było najwięcej. Co do częstotliwości pojawiania się tej serii, nie będą takie regularne daty typu poniedziałki czy wtorki, po prostu 4 do 5 filmów w miesiącu będzie można obejrzeć właśnie na temat rowerów. Czekam na Wasze komentarze, no i do zobaczenia w pierwszym pełnoprawnym odcinku tej właśnie serii. Trzymajcie się, cześć!